To jest dziwne. Cieszę się. Witać mnie. Cześć, chat. Czekam na questa, który postanowił minutę przed streamem zupdate'ować sobie Discorda i ściągnąć. Ale się spocisz! Ja? Się spocisz. Nie, widzisz, to było przewidziane. Ale się spocisz, masz ten. Ja masz dwie godziny ten temu reflektor. Skręciłem ogrzewanie. Aha. Przesunąłem reflektor do tyłu najdalej jak się da, żeby nie było nie szumu na green screenie. Reflektor zrobi. Reflektor zrobi. Nie, jestem. Jestem nagi pod tym. A będzie śmierdzieć ta bluza. Ona idzie do prania, to prawda. To akurat prawda. Jest na gołe ciało. Ej, bo ona nie jest z bawełny, nie? To jest poliester. Powiedz mi, że to jest poliester. Znaczy, ona ma jakąś mieszankę pod spodem. No właśnie. Ale taką mieciusią, więc... No to jak mieciusia, to pewno tym bardziej poliester. Pewnie tak. Ja drugi tydzień chodzę i próbuję sobie kupić zwykłą, kurwa, szarą albo niebieską bluzę z kapturem rozpinaną. I odkąd mi zamknęli w Polsce Kubusa, to nie ma gdzie kupić. Wszędzie są, kurwa, napisy fikcyjnych uniwersytetów. Miami, kurwa, University, High Life, High Five, 404, You Smoke, wiesz... 404 You Smoke. Wiesz, jest w tych złych sklepach tam, tak. No jest wszędzie, wiesz, bo tak, bo 404 You Smoke nie znaczy nic. Bo w młodzieżowych są tylko takie. A w sklepach dla dorosłych, w których powinienem kupować, już są tylko sweterki. Teraz miałem kupić sobie bluzę. Co się stało, Kubar? Czekam na questa, który w magiczny sposób od 10 minut update'uje Discorda. 425 na twą, tak? I 404 smoke everything. Tak, także takie bluzy są, ale wczoraj wszedłem do Kropa, opowiadałem wam. Okay. Mają paskudne bluzy, ale akurat wisiały na... Była przecena tam wszystko za 19, 29, 39 zł. Kupiłem sobie trzy bluzy z Batmanem. W życiu ich nie założę. Ale jak były z Batmanem za 7 dych, trzy bluzy, to ja biorę. Jakieś trzeba będzie pomalować sufit, nie będę miał czego założyć na siebie. To będę malował w bluzie z Batmanem. Okej. Okay. Ma jakieś... Bluza z numer 1500, 1900, no właśnie. W Walmarcie, Walmart najczęściej ma takie bluzy. Szara bluza. No właśnie, i taką bluzę ja potrzebuję. Szara, rozpinana, dwie kieszenie z przodu, kaptur. Quest ma drugi update już Discorda. Pierwszy mi się skończył. Zaczął mu się drugi teraz. Okej. Okay. No dobrze, przyjdzie kiedy ten... Maluj topless. No. Hej, Pikachu. Właśnie składam LEGO 75243. Slave One. Wydane na 20-lecie LEGO Star Wars. Jestem przy 4 godziny. Nice. Kubar, wyślij paczkę do tartaku. 20 bluz szarych. A, paczka do tartaku jest ostatnio... omawiany był poruszony temat, tak, paczki dla tartaka. Nie takiej, że wy będziecie ją widzieć, żebyście się od razu nie napalali. Jakże liczy, ktoś mi chce sfinansować tak? Tą paczkę, to... Nie, nikt ci nie chce mam nic naprzeciw. Bo musielibyście pamiętać, że dolar stoi chyba niezbyt dobrze dla waszej inwestycji. Znaczy nie, elektronikę chyba się opłaca, wiesz, wciąż jeszcze kupować. Przepraszam, ale ty chcesz, żeby oni ci elektronikę fundowali? To znaczy jak, no wiesz, jak mi, znaczy wszystko mogą mi zafundować, no, tak. Okej. Okay. Jedziemy. Gołąb pyta, czy testowaliśmy Nvidia GeForce Now, co to jest Nvidia? To jest też Nvidia taki, GeForce Nvidia ma do streamowania. Że wszystkie gry, które masz w Steamie, Nvidia ci może streamować na PC, Maca i chyba Androida, jeżeli dobrze pamiętam. No nie, to nie próbowałem tego. Nie będę grał od początku, bo te pierwsze etapy są dość nudne. Z każdym następnym dochodzi jakiś tam mocniejszy, nowszy zombie, więc mniej więcej w połowie gry jestem. Nie musicie się obawiać o spoilery, bo są zombie, trzeba je zabić, to jest generalnie fabuła. Brzmi rozsądnie.
Pan Perso pisze, czułem wszystkim ostatni raz ze starego lapciaka, następny stream 1440p i dużo klatków. Ja nie wiem, czy ty zapowiadasz, czy właśnie czy nie wiem, wysyłasz nam? Będziemy mieli, no bo my nie streamujemy w 1440p, bo... I nie z laptaka. No, nie, to chyba nie chodzi o nas, Tartek. No to, ale to wiesz, no, to też nie ma sensu, pan Perso możesz sobie mieć 1440p, ale źródło i tak będzie szło 1080. Bognet. SMG. To 8K, dobra, następne będzie w 8K. Okay. Tu masz tak dziwnie pomalowane te bronie, to za preordery pewno. Nie, odblokowałem za robienie jakichś rzeczy. I ponieważ to są jedyne malowania, a było ciwo chyba za pomalowanie, więc już zostałem z jakimiś... Dziwacznymi. Film pisze, może i nie streamujecie, ale on odbiera, okej. Okay. Aha, on kupuje dla siebie, żeby odbierać w wyższym sygnale, okej. Creepered... Aha, a pan Perso stawia ultimatum, mamy tydzień, żeby się przestawić, bo on chce, okej. Okej. To nie ma sensu, ale okej. Okay. Spin charge, modified, bold, great increases, rate. Ktoś pyta, czy graliśmy w nowy sezon Apexa, jak wrażenia, super. Jest bardzo podobnie. Do poprzedniego sezonu, szczerze mówiąc. Czyli tak samo fajnie. Tak samo fajnie, tak, ale... Ale ten, tak. No, ale co? Jest moim zdaniem trochę za mało zmian. Mogło być trochę więcej, jak na roczną... Rocznicę? Roczna rocznica? No, tak na samo, jak na rocznicę, no po prostu. Nie wiem, może jeszcze, wiesz, no, może co drugi sezon to jest ten, który wywraca wszystko do góry, no, do góry nogami. Na powrót Henia na kanał Memowo. Co jeszcze? Pan Kolesa spłacił 50 zł na powrót Henia na kanał Memowo. Ja się boję, że on wróci w niedzielę, tak jak się odgraża. Co ja chcę, Chrisa? Ty pamiętaj, że zaraz będą te walentynki, więc może coś będzie. W Apexie. No bo nie wiem, co może być na Wielkanoc, bez sensu. Chciałbym, że musisz zombie Jezusa znaleźć na mapie. No nie. No właśnie, bo Wielkanoc... No. Znaczy... Jest niebezpieczny grunt, jak też religię. Na walentynki Kingdom Come na Epiku. Kingdom Come Deliverance? Oh, Deliverance. W Apexie walentynki będzie wielka bitwa na całusy. Super. To brzmi... Kondom na walentynki. Co? Nic. Czy... ładnie wygląda ta gra? Czy ona dużo ładniej wygląda od poprzedniej? Nie. Mi się podoba. Pamiętam, że my graliśmy razem, nie? W cztery osoby graliśmy. Skończyliśmy. Poprzednią część i pamiętam, że się do pewnego momentu zajebiście bawiłem, a potem jak w środku nocy w tygodniu kończyliśmy tego Hitlera w ostatniej misji w trzy kto go kończył, ty poszedłeś spać i zostawiłeś ten... Tak? Postać. Nie myślę, ja pamiętam. Powiedziałeś, ja nie mam siły w to grać, skończcie mi to. I twoja postać stała w kącie, a myśmy ją skończyli. Gołąb 2133 wpłacił dychę na monitor dla Tartaka. Dzięki, Gołąb. Tak, powiedziałeś, dzięki. Ja muszę iść do pracy, nie mam czasu siedzieć. Serio? Tak. Brzmi jak ja. Czy ja słyszałem tego gościa od update'ów? Tak, coś trzeszczą. Teraz 5 razy update'ował Discorda, ale teraz wtyczka do monitora mu nie działa. Czekaj, gdzie mam iść? Nie, teraz pewno mu się zestawały w Discordzie ustawienia i krzyczy do mikrofonu i nic nie słychać. Baronowa prosi, żeby przekazać, że ogląda jednym okiem bez okularu, bo się boi zombiaków. Ja wiem, ja przepraszam Baronową, to był... Nie pomyślałem, jak wybierałem gry, nie pomyślałem Baronowej, która nie lubi zombiaków. No tu nie ma strasznych zombiaków, są takie zombiaki, które się raczej tłucze. A nie się są fajtłapy. No. Aczkolwiek też są takie, które... A są jakieś nowe względem po poprzedniej części? Coś nowego jest? Czy to jest no właśnie, to jest mój największy zarzut do tej gry, że nie ma praktycznie nic nowego w tej grze. Aha. Jakby to wyszło jako dodatek misji do tego poprzedniego, to byś się nawet nie kapnął.
To jest mój... Jasne, są jakieś dokładki na broń, które zbierasz i kopią prądem, albo podpalają, albo wybuchowe, czyli taki jakby element możesz nałożyć na czasowo na broń. Tego nie było wcześniej? Nie, tego nie było wcześniej. To tak. Kilka nowych, kilka nowych przedmiotów, typu rodzaj tam min, czy granatów do rzucania. Jest, powiedzmy, odrobinę bardziej rozbudowany ten system RPG, gdzie tam rozwijamy tą postać, perki nakładamy i na broń i tak dalej. Ale poza tym, to naprawdę nic się nie zmieniło w tej grze. Ja nawet nie pamiętam, że była jakaś rozbudowa, jakieś perki. No bo nie było, mówię, to... Czy mnie słychać? No teraz, słychać. Teraz niestety słychać. Tak. Damn it. Robiłeś co mogłeś, żeby tu nie być. Nienawidzę martwych rzeczy. Chyba, że ja bym chciał być martwy. To tak, to tak. To jest zmienia postać rzeczy. Cześć. Słuchaj, cholera, teraz mi wypadło z głowy, bo no. Ty masz jakieś skille, jakiegoś ulta widzę, prawy bumper, lewy trigger, prawy bumper, były jakieś skille wcześniej? Nie, no mówię, to są te rzeczy, które jedynie doszły, czyli możesz sobie wybrać perki, które chcesz. Okej. Okay. Mam leczenie, że jak zrobię wykończenie, takie maile, to mi trochę życia dodaje. Mam takie jebnięcie w tym momencie młotem, które odpycha, jak jest za dużo wrogów przy mnie w jednym momencie. Okej. Okay. Czyli już się całkiem nie pierdolą, już jest fantazy, skille, tak. Magiczne bronie, tak? Tak. Nie widzę, horda już ci nie przeszkadza, bo za gardło chwytasz, jakieś finishery. Dokładnie, no to było to, co mnie odrobinę wyleczyło. Ej, ale takie z tobą poruszanie się to wydaje się inne, takie bardziej jak Strange Brigade. Tak. Tak, chyba przynieśli strzelanie ze Strange Brigade. A Strange Brigade też robiło Rebellion? Tak, to jest ta sama firma. No, widać, ewidentnie widać, że to poruszanie jest na modułę. No. Wziąć to i po prostu przerobić na to. No. Ale... Bo jednak poprzednie części były takie bardziej ociężałe, nie? Takie bardziej wojskowe. Wiecie, to kiedyś powstało jako mod na Snajperze, nie? Sniper Ultimate. No. I powiedzmy, jeszcze wtedy się korzystało z tej snajperki. A jak teraz widzicie, ja bardzo rzadko korzystam z... No. Ze snajperki, żeby coś daleko ustrzelić. Nie ma potrzeby, wszystko jest blisko ciebie w tej grze, więc... A dalej no, zostawili... oddech, żeby wstrzymywać przy celowaniu. To dalej jest ta mechanika. No, mam wrażenie, że więcej tutaj wybuchów niż strzałów. No bo poprzednich to jeszcze było tak, że faktycznie można było stać w jakimś rogu i się dało jeszcze przez jakiś czas się bronić tą snajperką, nie? Zanim doszli do... Przy czym strzelanie jest dalej fajne. Czyli jak jest, wiesz, jak jest dużo wrogów i strzelisz komuś w łeb i nagle robi się slomo i przylatuje ten pocisk znowu z tym X-rayem, nie? Przez tam pięciu przeciwników, gdzie przez jądra, wątroby, serca, to dalej robi, to dalej jest fun, faktycznie. Czemu jesteś Ciubaką? Ciubciaką. My jesteś ciubciakiem. Na to pytanie nie chcę odpowiadać. A zrób ciubakę. Nie umiem. O kurwa. Takie, kurwa. Pierdolcie się. Jestem ciubciaką, jak powiedział ten. Jesteś ciubciaką. I ciubciaki tak robią. Tak. Ciubciaki. Takie dźwięki wydają. Ja wiem, że wam się tak nie podobało bardzo jak mi, ale ja lubiłem Strange Brigade, ten kampowy klimat. Ej, przepraszam, to mi się podobało, a wy tą grę zjechaliście jak nie powiem nie, kogo. Mi się podobało. Ej, mi się podobało. A wy zjechaliście tą grę. Teraz jako, że wszystkim się podobało. Nie, to było spoko, tylko że do zapomnienia, nie? I to... Nie. Z kim myśmy grali? Z Mike'iem chyba, tak? Który Mike totalnie. Mike'iem. Mike totalnie odpadł od tej gry. No ale weź graj z Mike'iem. Byliśmy z Mike'iem? No. On to kupił. I jest do dzisiaj nam to wypomina, że on kupił ten tytuł. A tydzień później było w Game Passie. Nie, no trochę później było w Game Passie. Byliśmy trochę nagrzani na tą grę. Kumun pyta, czy to jest cosplay Nutri. Tak.
Tak, robię cosplay Nutri z serialu Nutria i Przyjaciele. Zaraz ten, niedługo na kamery, jak do wanienki wchodzi. Na Netflixie. O Boże, co to za skurwiel? Jaki nazista choćby tak ubrany? Każdy jeden. Czy próbowałem Disco Elysium? Historycy nie chcą, żebyśmy wiedzieli. Ludzie na szczycie nie chcą, żebyśmy wiedzieli. Nie. Tak. Nie, nie grałem w Disco Elysium, bo to kosztuje pieniądze. Poczekam, aż będzie... A to nie jest mój karabin. Wziąłem nie mój karabin. Aż będzie tańsze. Ale słyszałem, że Kentucky Route Zero w końcu wyszło. Ja to kupiłem w 2012 roku i teraz wyszły wszystkie epizody. Mogę to w końcu zagrać. Można i wtedy się kurwa okazało, że wychodzi na Xboxa. I tak jak ja to kupiłem na przecenie za 20 zł 6 lat temu, to teraz znowu jest za 120 zł na Xboxie, tam gdzie ja chcę grać. To jest nie fair. Trzeba wody nabierać w paszczy i zagulgotać, żeby zrobić prawilnego czubaka. No prawilnego czubaka się robi bez wody. Czekaj, bo mam tu herbatę. Tylko nie opluj wszystkiego, jak będziesz gulgotał. To jest Czubaka, który tonie. O nie, też Kowal robi przeróbki tylko graficzne, a nie dźwiękowe. Dobrze, że nie robi tych memów w Wave'ie. Bo... No, nie robi memów w Wave'ie. To byłby twój koniec. Siorbaka i Ciupciaka. Nowy serial Star Wars. Siorbaka, Ciupciaka, tak. Ty się nie śmiej, bo ty jesteś Ciupciak. Ciupciak, Siorbak. Tak samo złe. Ej, to jak to jest? To się nie przeskakuje przecież. Nie ma opcji skoku w tej grze. Nie ma takich, czasem są takie, że są zaprogramowane, że podchodzisz do X-a i się animacją. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No. No nie idę. Nie będziemy w to grać, nie? W to? No. Ja bym w to pograł. Jeżeli wyszłoby do Game Passa, to jest fajny tytuł na 4 osoby. Taki, gdzie nie musisz dużo myśleć. No. Mało takich gier wychodzi. No my nic nie chcemy, nam się podoba ta gra. Nie, Ja dalej lubię w to grać. Dalej lubię ten typ gier, które nie robią. Przy czym jestem zawiedzony tym, że jest mało zmian. Na łatwiznę poszli. Ty się pyta, czy byłeś u konkurencji. Piotr wpłacił 25 zł, ale zimno w Chicago Bukarów zdarł skórę z Czubaki i ją założył. Tak było. Czubciaka. Skóra z Czubciaka. Czy jest specjalne twoje stanowisko? Czy zabiłeś Czubakę? Nie. To jest skóra z Czubciaka. Tak, to jest bluza z piupsów. Wyciupciałem Czubciakę i teraz mam jego skórę. Padło pytanie, czy byłeś w gościnnym występie na podcaście żywieniowym, czy na growym też? Tylko na żywieniowym. Na żywieniowym. Tak. Okay. I panowie powiedzieli, że mnie więcej nie zaproszą na żaden podcast. Bo zabrałeś wszystkich fanów. Mieli rekordowe ilości słuchających i... Za dobry byłeś. Byłem za dobry, no. Czujesz sobie tak, no. Adek nam Discorda od środka ten niszczy, a ja im podcast o jedzeniu. A ty to robisz, wiesz, lepiej. Ja co pytać, czy to ma jakiś tryb fabularny? Jest fabuła... W nią gram w tym momencie, tylko no tak jak mówię, fabuła polega na tym, że są zombie i... Właśnie widzę, że się wciągam. I są zombie, po prostu trzeba zrobić, żeby było mniej zombie. Czyli po prostu kolejne mapy grasz, tak? To tam tak. Jest. To teraz bardziej przypomina takiego Left 4 Dead'a. Jest jak za długo stoisz w miejscu, to potrafi fala pójść, której nie powinno być. Przy czym absolutnie oni nie chwalą żadnym tam dyrektorem, który wrzuca ci, wiesz, cały czas stawia kłody pod nogi, nie. Ale widziałem, jakiś NPC był. Tak, on sobie stał i krzyczał. Pomógł mi nawet zabić kilku. I teraz klasyczne, musimy odpalić generator. On się będzie 10 minut odpalał. I będziemy musieli zapewne się bronić. No wiadomo. Klasyk. Czyli tak, klasyczny water pump. O, here they come. Gdzie oni są? Gdzie ty strzelasz? A tam już idą. Okay.
Szeryf Kiełbasa pyta, czy czytaliśmy komiks The Walking Dead. Uważam, że komiks The Walking Dead to jest tak popkulturowy fenomen, że czytali. Chyba wszyscy czytali. Ja nie czytałem. No, jesteś na bakier z popkulturą. Na bakier główny z popkulturą. Jest bardzo mało popkulturowy. Ja tylko gram w te gry, sobie lubicie. Zawsze się to Choć jakby mały wpadł do kociołka z kulturą i od tej pory nie tej kultury nie daje rady. To był cały atak? Serio? Fajnie te zombie niektóre, ten z miotaczem taka pokraka trochę. O, ale tam jest fajna, ale tam idzie. Szyby Klubasa, ja ostatnio czytam pierwszy raz, jestem na 13 tomie, póki co super. Ja wymiękłem na 100 którymś, pamiętam. Przestałem czytać na... Ale ty mówisz o zeszycie, a Kiełbasa pewno czytał u nas te trade paperbacki wychodzą. A, no ja kupowałem namiętnie zeszyt. Baśnie mam wszystkie zeszyty. A Walking Dead ja czytałem długo trade paperbacki, te które wychodziły w Polsce, ale jak sobie sam miałem sprawdzić, to zamówiłem sobie te kompendia. Mam dwa pierwsze tomy, a już są cztery, muszę domówić. Z jakiś czas jest promocja, tylko mi zawsze z pieniędzmi nie po drodze. Jakoś się nie mogę zgrać, ja i pieniądze w jednym czasie. jak to się dzieje? Ja i pieniądze nie mogę się zgrać. Kulka wpłacił 15 na przygodówki z Tartakiem Blade Runner, chwała Imperatorowi. Kulka zostawia kolejną wypłatę do Tartaka. Czy mam przeczytane wszystkie? Nie, chyba... Czy nie przeczytałem? Na pewno nie przeczytałem wszystkich. Ostatni jaki czytałem to był chyba ten, który był o superbohaterach. Defending the water pump. Kto mnie podpalił? Jesteś transfinansowy, Tartak. Bogacz urodzony w ciele biedaka, tak. Nie mówcie mu takich rzeczy, bo on później w to wierzy faktycznie. To ja jestem. Nie, ale to my już wiemy, że jesteś ten transfinansista. Klasyczny transfinansista. Klasisty transfinansista. Na parady chodzę i w ogóle. My ten paradujemy pod jak wyglądają parady transfinansiste? Paradujemy pod bankami i domagamy się przewalutowania z franków na PLN. I pod domami najbogatszych. I pod domami najbogatszych, tak. Krzycząc, oddajcie mój dom. Lock and Key nie czytałem. Lock and Key teraz serial niedługo wychodzi. No właśnie. Szeryf pisze, że jutro na Netflix wchodzi. Jutro to chyba nie... Jutro? Jutro już, o Jezus. Nie, może. No, w tym samym dniu co trzeci odcinek Picarda, więc wybory. Ostatni, który będę musiał obejrzeć legalnie i przestać. Czemu? Star Trek to nie jest moja rzecz, to raz. Więc no, ale to jest mnie nie trzyma, a dwa, ten serial jest zły. Ale to jest na Amazonie. U ciebie to jest na Amazonie. A u ciebie to jest na CBS-ie. Na CBS-ie. Okej. Ty to masz platform chyba trzy razy więcej niż my już. Misza, przez wysyła 29,18 dla Kubara za ostatnią dostawę śniegu. Dzięki. Macie jeszcze śnieg? Właśnie sypie jak popieprzony za oknem. No także jak ktoś chce, to zamówienie. Torby i do Kanady wysyłasz, Miszu, czy to? Tak, bo ja mam za dużo, wiesz, ostatnio, a on mówi, że lubi. Ja mu wysyłam. Ale jakbyś tak pewnie jakimś ekspresem jakbyś to wysłał, to tego samego dnia pewnie, nie? By było Wysłałem po południu wczoraj i dostał wieczorem, więc tak szybko to działa. Kurwa, klasa. Śniegowa kurierka to jest. Śniegowa kurierka. Mi się czasem nie chce wyjść z bloku na drugą stronę ulicy do Żabki, a to mu śnieg zawiozą na następny dzień, no to umówmy się. Same day delivery. Kiełbasa Boysów sobie przeczytaj, fajny są. Dobra, koniec tej obrony. Zdecydowane bajki, wiecie co. Wiesz? Pewnie laleczki też zbieracie. Kubar Prime Day Delivery, dokładnie tak.
O kurwa, właśnie do mnie dotarło, że jak jadę do Poznania, to powinienem, no, Kaniowi te komiksy zabrać, o, to jest ciężkie. I co teraz? O, Kaniu dzwoni. Gdzie są moje komiksy? Gdzie są moje komiksy, kurwa? Kurwa, gdzie są moje komiksy? Gdzie są moje komiksy? Co? To brzmi jak Kaniu. Co rozpowiadasz, kurwo, na mieście o moich komiksach? Szybko, długo mu to nie... Mój tata jest prawnik. Okej, gdzieś jest koleś, który wskrzesza zombiaków. Umbrella Academy jest fajne, Swamp Thing też jest fajne. Znaczy Swamp Thing to Alana Moore'a, ta cała seria. Ale trzeba wejść w zonę, żeby Alana Moore'a i Swamp Thing czytać. Gdzie jest ten? Umbrella jest bardzo fajnie napisany i ma bardzo fajną kreskę. Swamp Thing jest taka w stylu lat 70. bardzo, 80. Wow. Strzeliłem mu w pachę i nie trafiłem. No to jest zombie pacha. Zombie pacha. Hej Haga. Gdzie jest ten pieprzony nekromanta? Ty, chyba wygodniej będzie mi wysłać te. No nie. Muszę to zabrać, ja byłem tak ładnie spakowany, no. Teraz co? Koszulka dla questa nie wejdzie? Nie no, trampeczki, dresik, lekka kurteczka i wygodna podróż w pociągu. A teraz się okazuje, że muszę targać te kilogramy. God damn it. Ale koszulkę dla questa dasz radę wziąć. Coś sobie wybierze z moich, to nie będzie pierwszy raz. Tą lekką kurteczkę, tak? Tak. To skakanie jest dziwne. Spakowany startak, rar, tak. Spakowany startak, rar. Czy są jakieś fajne komiksy w stylu horror, jak Lock and Key? Horror. The Goon jest fajny, to jest taki trochę kampowy, trochę palpowy, ale fajny. Kejko i Kokosz. Kajko i Kokosz jest, tak, kurwa. Bardzo jest Kajko i Kokosz. Tytus, tak, bardzo. Tak, tylko dalej horrorowate wymieniacie, tak? Rozumiem. Tylko niektóre bardzo, inne bardzo. Świetlista Brygada. Severed. Tytus Romek Jadomego, Świetlista Brygada. Ty to teraz wymyślasz, co? Tak, on zaraz się zrobię zdjęcie. Randomowe rzeczy ten. Świetlista brygada, nie wiem jakie jest oryginalne. Bezowe parasole są fajne. Kurwa, ja pierdolę, no mam w ręku komiks. Świetlista brygada, dzieje się w czasie II wojny światowej. Zaginiony oddział amerykańskich żołnierzy trafia na nazistów, którzy przeprowadzają jakieś te eksperymenty. Kurwa, jebany, to potrafi jak rapować. Niektórzy potrafią rapować. Tartak potrafi fabułę komiksu zmyślonego ci na bieżąco powiedzieć. A wiadro błota czytałeś? To drugi tom jest. Wiadro błota, ta historia o tym, jak oni lądują na wyspie i jest zakonnica, nagle się pojawia i oni wtedy nie wiedzą, co się dzieje. Conan od Dark Horse'a mi się bardzo podoba, a teraz zacznie wychodzić ten nowy Conan od Marvela w tym miesiącu, więc też może być spoko. Wyszedł Dracula komiks ostatnio. A DC też ma swojego Conana? Tam, cicho. Rysowany przez tego. Przez jest, ale gorszy, przez, odrobinę gorszy. Rysowany przez Minolę na podstawie komiksu, na podstawie scenariusza do filmu Coppoli. Też bardzo fajny, duży format, fajna kreska. Także horory wychodzą. Teraz sobie wyobraź, że Chmiel rysuje nowego Conana. Oglądałbym, w sensie czytał. W sensie nie, na pewno oglądał, może czytał. Babciuch mnie nowego Conana. No, czy, nowych boysów. Czy DC ma swojego Conana? Nie wiem. Nie wiem, czy ma takiego jakiegoś... Chyba nie. Bo Conan, był Savage Sword of Conan. Savage Sword of Conan. Tak, Savage Sword of Conan to była ta seria, gdzie było więcej cycków i krwi i flaków. Okej. Okay. Czy Formogatka ma swojego Conana? Tak.
Savage. Jesz Conan, tak. Savage Tartak. Savage Kinda Tartak. Kajko i Conan. Kajko i Conan. Tytus Romek i Conan. Walking Conan to też jest klasyk. Tytus Franek i Conanek. Tytus Franek i Conan. Conan bibliotekarz, to było w tym, w filmie tego Ala Jankowika, Jankowicza UHT? UHF? Tak, UHF. Mleko UHT. Nie. UHF, że był szefem stacji takiej lokalnej, wymyślali programy, żeby zapchać pasmo i jednym z ich autorskich seriali był Conan bibliotekarz. Conan the Librarian. Jest taką, samego serialu nie widać w tym filmie, ale taka ten zajawkę robią, że tam ktoś zalega z książką, to Conan go mieczem tnie. Okej. Okay. Conanowicz, dzień Conana, tak. Conanowicz. Nic nie będzie. Fir pisze, że ostatnio firma Monoli zbierała kasę na grę planszową Uniwersum Conana, zebrali kasę. Nie wiem, czy to jest ta sama, ale jest bardzo dobra gra planszowa w świecie Conana. Kooperacyjna i to jest, nie wiem, czy ten typ gier ma swoją nazwę, nie orientuję się, ale są takie gry, że kupujesz wielkie pudło i w środku masz zalakowane pudełka albo koperty i otwieracie, jak gracie z kolegami, to po kolei otwieracie, jak gracie kampanię, jakąś misję, na przykład przez miesiąc albo przez pół roku, otwieracie jedno pudełko i tam są instrukcje, jak grać tą kampanię i potem jak skończyć, dopiero następne pudełko otwieracie, żeby sobie nie spoilować, co jest dalej. W życiu mnie wytrzyma, to no, może fajne. Wszystkie pierwszego dnia. Legacy game. No, to się chyba tak nazywa, że masz normalnie, wiesz, zapisujesz w zeszycie, nam dostajesz mapę, po której rysujecie, gdzie byliście, nie? Taka fajna do wczucia gra. Oto. Lochy i Conan, tak. I tam Conan z tego Man. Conan Man. Z tego co pamiętam, ta gra ma taką fajną mechanikę, bo to się wpisuje trochę w Conana. Że wpadasz w coś na kształt szału i to się nazywa w tej grze momentum chyba. I za każdym killem nabierasz coraz więcej momentum i coraz bardziej tniesz i coraz lepiej ci idziesz. Sztuka polega na tym, żeby cały czas być w tym momentum. Conan i szpetna locha to jest coś wymyślone przez Miszę, czy...? Nie. Nie. Okay. Kiedyś pyta, czy Bojacka ostatnio widziałem. Nie widziałem Bojacka tego sezonu i poprzedniego. Jakoś. Ja chyba też jakoś tak. No, podobnie chyba wymieniłem. Ej, przecież otworzyłem. Aha, muszę przestrzelić. Conan i szpetna locha to nie jest nic prawdziwego, ale tych historii o Conanie jest tyle, że równie dobrze by mogło być. Szeryf Kiełbasa pyta, czy widzieliśmy Superbola, te zajawki Visiona. Widziałem. Falcona, Winter, tak, Lokiego. Jestem tak, bardzo fajnie. Zaintrygowany WandaVision. No, to może być fajne. I zero podjarki na Winter Soldiera. Ja myślę, że to będzie taki buddy cop movie. Aha. Gdzie jeden jest straszny, straszna maruda, a drugi jest śmieszek. To może być fajnie napisane. Podoba mi się, że Baron Zemo wraca. To też jest fajne. To jest fajna postać, zasługuje, żeby jej więcej było. Z Lokiego w sumie najmniej pokazali, bo... Nic, w zasadzie tylko sam Loki. Bojack 6B, rewelacja, to jest 6B. Nie wiem. Ta gra z Conanem się nazywa po prostu Conan w 2016 roku. Po prostu Conan czy Conan? Po prostu Conan. Just Conan. Just Conan. Just chatting. Just Conan. To jest wysoko oceniana na Board Game Geeku. Au. Sniper? Sniper. To jest jedna z tych gier, że na wózeczku musisz się przywieźć sklepowym do znajomego, bo to kurwa. No.
Czemu Kubar gra w przebraniu misia skrupówek? Nie jest, nie jest mi skrupówek. Misia, to jest strój ciupciaki. Jest, Meksykanie mają chupacabre. My mamy ciupciak. Czy bleziki na nową Harley Quinn kupione? Nie, myślę, że nie będzie tłoku. No. Ja też nie rezerwowałem. Ja tylko pyta, czy pamiętamy MMO kanonowe. Tak, pamiętam. Pamiętam jak moja... Jak ja pamiętam. No, żebyś wiedział. Pamiętam, moja gildia Warhammerowa się nudziła i się przysiadaliśmy do... Warcraftowa do Warhammera się przysiadaliśmy, do Lord of the Rings, do Conana między innymi. Gdzieś tam jeszcze pamiętam moją postać z generatora postaci w Conanie. To było fajne. Wiem, że ty mówisz o Conanie, jak biegaliśmy poddając się po lawie. A nie, to my graliśmy w inny... To nie było MMO, my byśmy grali... No to był taki... Takie, no... Coś, jasne, tam były inne postacie, ale to było takie ten... Tu jest raczej w stylu minecraftowym, takie survivalowe, te gry są popularne teraz. Czekaj, gdzie ja mogę wrzucić zdjęcie, żeby wam pokazać? Żeby najlepiej nigdzie. Chować. Wysi Kuba robi, żeby pokazał na tym. Mhm, jasne. Tak zrób. Tak, dobra. Już ci wrzucam, Kuba. Wrzucam ci... Nie, w którym odku cię nie ma, żeby było śmieszniej. Tam ci wrzucę. W którym wątku cię nie, bo wiesz, mamy wiele wątków, w których cię nie ma. Cieszę się, że nie muszę brać we wszystkich waszych głupich. O tak, to jest postać, którą sobie zrobiłem do Conana i obok jest to, jak ją przerobiłem. Nie, to Kubar musi wrzucić, bo to jest dobre. Tak. Z lewej jest postać z generatora i jak ją tylko zrobiłem, to stwierdziłem, że lepiej będzie wyglądałby lepiej tak. Ale niestety tych elementów nie udało mi się. Tak długo jak grałem w Conana, to nie udało mi się tych wszystkich elementów zrobić, znaleźć, żeby tą postać dokończyć. Kiedy Birds of Prey wychodzi? W lutym. A nie wiem, w połowie jakoś. Na Discorda. No mogę na Discorda potem wrzucić, ale to po streamie. Musi być premierowo. Tak. Tak, to jest moja postać z Conana, tak? Miałem nadzieję, że odrobinę lepiej to pokażesz, ale okej. Okay. Ja tu gram. A może to trochę linia najmniejszego oporu widzę. Gdybyśmy tylko mieli tak swojego pozwalają pokazać to. Wierzę, że dojdziemy do czasu, gdy będzie technologia. Dobra, wrzucam na Discorda w kanale stream. Oh boy. O, i teraz muszą ludzie wejść na ten. Jest. Na kanale streamy. Teraz musisz podyktować ten link do zaproszenia. Myślisz, że ja... To będzie na YouTubie, nie? Pod ostatnim odcinkiem. Tak. 11.11 na węgiel dla Kubara, ale ja nie mam biegunki craft. Jeszcze. Oh shit. Może to na inny węgiel. Dobra, więc jeżeli kogoś jeszcze nie ma na Discordzie, to się pisze discord.gg/y6c6o(u)(g). No jest, skoro jest napisane, to musi być różnica. No zobacz. Oh shit. A możesz powtórzyć? Bo ja ten kart przypisuję. discord.gg/YQ6c6o(u). Tam było 6, drugie? Zamkniło. Małe 6. Małe 6. Czego ty nie rozumiesz? Duże 6 to 12. No, także ten... Ten Discord, no to co on istnieje. Na Discordzie ten obrazek zyskał już rekordową liczbę lajków. Także 4. Także się pieprzcie.
Wszyscy. O kurwa, dużo. Ty tego. Też te refery. Dodam wszystkie po jednym. Dumny byłem z tego bohatera. No, fajnie się grało w tą grę, ale bardzo krótko. No, ona była pusta, niedokończona. To był jeden z tych przypadków. Robimy małego Warcrafta, ale ups, nie mamy tyle kasy co Blizzard. Więc będziemy dodawać rzeczy po trochu, ale ups, gracze nie chcieli poczekać, aż będziemy dodawać i obiecujemy, nasza gra już teraz jest fajna, ale nikt już w nim nie gra, nie? Ta twoja postać wygląda jak ten, jak w Akademii Policyjnej był ten klub, Blue Oyster Club. No, kurwa, w każdym odcinku oni wchodzili przez przypadek. Myślisz, że skąd ja go wziąłem? Tak było. Oni tańczyli tango w skórach. I te spodnie z wyciętymi pośladkami. Yep. Tak było. Kurwa, człowiek chce dodać ten obrazek. Co chce? Dodać, co obrazek dodać w internecie, a musi się wytłumaczyć. Skąd ty jesteś? Co to ma być? Skąd ty jesteś, Tartak? Co to ma być? No. Postać Tartaka właśnie bije rekordy popularności na disco. Ile? Co? Przestańcie mu lajkować. No, już ci powiem, ma 10, 16, 21, 20. Nie, tak nie potrafię do tylu ludzi. No właśnie, ale są 10, 16, 21, Tartak się poddał. Nie, bo ja dodaję, powiem ci, są wszystkie ikonki pod tym zdjęciem. Wszystkie. Okej. Okay. Wiesz, że to dlatego, że ja na przykład kliknąłem po jednej wszystkich. Ej. Że to jest trochę, wiesz. Kto krzyk, kto tego, kto Ekplanta kliknął, bo to mnie interesuje. Jak plan znaczy, wiesz, Benis, jakbyś nie wiedział. Wiem! Co? Czuwanie jak plan, nie. Duże 6 lajków, tak? No to było ten. Było małe 6. Małe 6 lajków. Nie, to było bakłażanić. O Jezus, nie! 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 Ja długo pracowałem, żeby zapomnieć to. A ja nie jestem pewien, jak to było, jak to było. Bakłażanić picze? Bakłażanić picze. I to jest PTSD, kurwa. No. Bakłażanić picze. Nigdy, no. Nigdy nie... nie. Klasyk bakłażanienie. Bo ja się znam na tej nowomodzie młodzieżowej. Ja wiem, tak. Że to jest bakłażanie piczy, tak? Młodzieżowy bakłażanie. Nowa mowa. Tak jest. Excuse me? Mamy to wyjaśnione. So. Gry, co gramy. Nigdy więcej nie powtarzaj tego. A tutaj są emoty? Są emoty, ale zombie. Nie ma. Nie, na Twitchu nie ma ani bakłażanów, ani piczów. Można robić. Można wybrać emoty, no, jak grasz multi. Można nie, tańczyć, ja mówię o Twitchu tutaj, tym w czacie. Nie ma. Są emoty. Tą buźkę trzyma. No są. On nie zna na młodzieżowej nowomocie 404. Tak. Nie było questa. Nie było questa. Mieliśmy rozmowę o tym, że szukam bluzy od dłuższego czasu i do noszenia takiej na co dzień i gdzie nie wejdę do sklepu, to są jakieś takie same młodzieżowe, wiesz, uniwersytety, Miami 404 już smoke. Nie, 404 już smoke. 400... 400... Ja nie chcę takiej nosić. 420 page not found. Ja nie chcę takiej nosić. 404 już smoke. Ja bym chciał mieć taką, co ma 6-9 i pod spodem nice. Na plecach. Z przodu 69, na plecach nice. Ale nie nice, tylko noise. Noise. Musi być noise. I tak, bo ja szukam takiej, której do pracy mogę iść, żeby nie było problemu, a takiej chciałbym 6-9 noise. To musisz sobie kupić taką bluzę, to zrób sobie sam, z Michael, nadrukuj sobie Michaela z The Off.
Ale prison Majka. A poszedłbyś do pracy w strzał w bakłażanie ci picze? Tak. Wayne Grecki. Wayne Grecki. Wayne Grecki i Michael Scott. Ja sobie zrobię koszulkę, gdzie będzie Kevin mówiący you can't eat cats, Kevin. Wow, trochę tutaj piękna scena. Stwierdził, że koty Angeli są słodkie. Ale nie możesz zjeść kota. Nie możesz zjeść kota. Ty, ale mógłbym zrobić. Noise. Mógłbym zrobić koszulkę w tym 404 you smoke, tym. Nie. Nie. Kapselu. Nie. Wszystko można. Nie. Mógłbyś, ale po co? Zrób sobie tartak koszulkę, którą ma mój koleś z ochrony strefy paliwowej. Jak tu przyszedłem, to już się paliło. Fajna koszulka. Co? Jak tu przyszedłem, to już się paliło. Czemu on jeszcze z pracownikiem? A nie, to był moment. Dobra, dobra, trzy osoby zadeklarowały, że już kupię, że kupią 404 smoke, także. Tak jest zawsze, a potem. Tak. Potem powiesz, że no. Lata, że stało się zero. Po 7 latach ktoś kupił tą Pertudi non coś tam. Perdidas non perdidi. Tak. Ale też kupił dla żartu. Misza chyba zresztą kupił. Right? I od razu na szmatki przerobił do łazienki. Od razu na szmatki poszło, szyby przeciera w samochodzie. Albo jak pies się zeszcza, to wyciera. Tak odebrał z paczkomatu, wsiadł do auta i wyta szyby. No. Hagar. Zapowiada, że jego konkurencja to Amazon i Google, a nie Sony i Nintendo, jeżeli chodzi o przyszłą generację. Bold statement. Moją konkurencją też jest Brad Pitt i ten, jak on się nazywa, Shop Raccoon. Tak, ja też robię w tym. Brad Pitt i Shop Raccoon, tak? Co? Jak on się nazywa? Sean Ben? Nie, Sean ten robi w innej lidze. Shop Ben? Co Raccoon? Shop Raccoon. Shop Ben i Shop Raccoon. Brad Pitt i Shop Raccoon. Co? Rany Cooper, co? To jest jedyna konkurencja tartaka. To nie ma co? Na świecie. Co? To nie... Słyszałeś go. Brad Pitt i Shop Raccoon. Wskazał od razu, wiedział. Bradley Cooper, no. Ja, bo jest jedyna moja konkurencja. Bradley Cooper. Ale podoba mi się, że pojebałeś Bradley'a Coopera z Shopem Raccoon. W sumie tak, no. Bradley Cooper z Shop Raccoon. I Jigbor. I pieznok. Jigbor. Nie, Dźwięk Ber. Nie. Nie dam rady 2 godzin w tym tempie. Ja nie mogę grać. Jest dog. Kuba już jest pewno mokry. Ja tego jestem reflektora tak. I siedzeniu w tym poli jest pełnym futrze. Nie planowałem, że będziemy brata Pita Shop Raccoon. Shop Raccoon. Bradley Cooper, a.k.a. Shop Raccoon. Tartak no, powinieneś tak, mieć, ja robię, powinieneś ja mieć robię, teleturniej w telewizji, gdzie wymyślasz aktora i podajesz... Ludzie, nie, ludzie zgadują o co mi chodzi. Tak. To jest najlepszy teleturniej. Tak, to by wyglądało jak aktor, za chwilę dalszy ciąg programu, jak teleturniej. Go. Jak się nazywa teleturniej z tego, za chwilę dalszy ciąg programu. O, oh, Jesus. No tam oni nie grali w wielkiej grze? Tam była cała seria, że się ten synek miał alkohole świata, się ten załapał do wielkiej gry. To nie tak, było ale to? Mieli też, cały ten... Krąg obfitości, o! Co to było?
Bo z wielkich, że też było, ale, no. ale my oglądaliśmy Krąg Obfitości, to co było takie no. chyba bez sensu w dwóch częściach. Ufa, nie pamiętam Krąg Obfitości. Oh my god. Krąg Obfitości był super, miał zajebiste intro. Chciałem być pijany, nie pamiętam tego. No to man biegał przy tej, przy tablicy jak ten, jak w kole fortuny. Tak, i pokazywał tak, samochód, faktycznie, który jest dobry. Intro jest super, Krąg Obfitości. Czy nam się zacięły stacy? Mi nie, ja się czuję, że się rozwijam. Krąg Obfitości. Kurwa, no nie da się wpaść na takie śmieszne rzeczy teraz, a oni za wszystko mieli wtedy. Sores pisze, paritas non perdidi oznacza, nie straciłem krawatu. Tak, już sprawdzaliśmy to ostatnio. Sprawdzaliśmy to, ale wpisz sobie, przegrana to nie wpier... to nie. Remis to nie przegrana. Znaczy wpisz remis to nie przegrana i tak ci przetłumaczy na łacinę. Aha. Ja wiem, że to pewno tak nie powinno być, ale tak było. Co się stało? Rozwaliłeś coś? Coś rozwaliłem, tak. Neymanowski, popijam korona beer i chyba raz zadzwonię do szefa i powiem, że mam koronawirus. 3 na 7, ten żart. Tak nie powinno być. Za mała umieralność tego, przez ten wirus, żeby robić z tego mem jakiś śmieszny. No. Most recent donate. Prawie nikt nie umarł. Most recent donate. Myślę, że 99% kandydatów skończyłoby w śpiączce, próbując odgadnąć, co miał na myśli Tartak. No. Nie jest łatwo. Okej, okay, boomer, okej. Okay. Co się stało? Zepsułeś coś? Podarujcie mi rok Discord Nitro, bo można. Jak to się robi? W sensie, jak to się otrzymuje, żeby się nieźle nie zrozumiał? No, wszedłem u góry, jak masz kanały, to u góry masz ten znaczek Discorda. Tam klikasz, tam masz znajomy i pod spodem Nitro. Discord Nitro. Zdobądź lepsze możliwości. No Discord. Animowana zabawa. Prześlij gify z animowanymi awatarami i emoji. Valihammer pisze. Czy wiecie, że korona to anagram rakuna, tylko brakuje jednego O? No tak. What? O, dostałem ciupciakę od Kowala. Co? Nie! O nie, pokaż. Pokaż mnie. Dziękuję. To ja idzie. Też chcę. To idzie. To idzie we wszystkie możliwe miejsca. Kowal, daj promkę. Ja sobie wypraszam. Mój ciupciaka jest z zarejestrowaną postacią. O, idzie na Discord. To jest Glorious. Zobaczysz. Trochę sponiewierane. O nie. Teraz muszę zobaczyć, bo oni będą lać pół godziny, czekajcie. To... Ale to jest chyba taka zasada, że twój rejkumar gdziekolwiek go nie wkleić. Gdzie to wkleiłeś? Wiesz, nie wiem, ty nie dostałeś. Ciupciaka Star Wars Story. Zobacz. Dobre jest. A to jest śmieszne, to cię nawet rozbawi. Gdzie, na Discordzie? No powiedzmy, że na Discordzie. Ja to przyszedłem grać, a nie wygłupiać. No zobacz, ciupciaka. Poszła. Discord. Tak ja streamy. Czemu leży na krawężniku z butelką? No bo to ciupciak, no. A, bo jest ciupciak. Ale to nie jest ciupciak od ciupciania butelki, tylko... A ty wiesz? Co ty ciupciasz w swoim własnym czasie na ulicach? Moja sprawa. Cudny, cudny, piękny, podoba się. Dzięki, Kowal. Już ostatnio byłem, co to było? Mam opuść Shrouda, mamy Shrouda w domu, Shroud w domu, tak? Jak Darek to Dariusz, to czemu Marek to nie Mariusz? Wszyscy mogą być Mariusz. Ma sens, jeżeli tylko bardzo chcecie. Mariusz.
wbić ubakę w dom. Jeszcze jeden taki mem i będę musiał iść na L4 jutro. A ja mam wolne. Co to był za kolor przyklejony do ściany? Fajnie. Ja go tak, fajnie tak go strzeliłem, że o, się nie, przykleił. Ten. Fajnie byłem, jakby był taki, który faktycznie się kamufluje. Wygląda jak gargulec na brzydko. Ale tutaj się robi gorąco. To był ten słynny Human Spider, ten co się do ściany przykleił. Ten wiedziałem grał w tą grę. Ja mówię, jakby to wyszło w Game Passie, w czwórkę byśmy to śmignęli. Gdyby ktoś mi ją dał. Ale usłyszał, że ma wolne, więc że masz wolne, więc do najtani ci. No i bardzo dobrze. Ej, no jak? On już dostał za dużo. No ej. Achievement. Ej, no żartowałem. Pójdę tu do pracy, tylko daj. 5 zł. Tartak musi w pracy siedzieć. Cały dzień. Nie wiem czemu, ale twój obrazek ściubciaku oprócz Hagal, tego, że dostaję. Przeczytaj Hagala, bo nie mam teraz... Hagal wpłacił dychę, dobra panie, do kupca jak Kingdom Come Deliverance, bo opinii do dziś się nie doczekałem. No nie to już to późno. Nie rozmawialiśmy, mieliśmy robić spoiler cast, tylko no jak postanowiliście, spoiler cast, postanowiliście jednak w to nie grać. To spoiler nie zagraliśmy, możemy zrobić spoiler cast. Spoiler nie zagraliśmy. Jak mówił, to nie mów teraz. Na tym nagraniu my to zagramy i zrobimy opinię na 3 głosy. Ja czekałem i jest luty 2020. Ja już grałem, więc wierzę, że to może być spoko, ale... Kowal pisze, ja mam luty bez alkoholu, trzeci dzień już nie walę. Jak? Hashtag flacha? Co się dzieje z projektem? Co się za hashtag flacha? Jedni mają akcję luty bez alkoholu, na Spotify. Ale to się działo pierwszego, drugiego i trzeciego. No inny luty był. Podoba mi się, że wybrał najkrótszy miesiąc roku, ale jokes on you, bo w tym roku jest 29 dni w lutym. Jacob, dziękuję za polecenie Children of Morta, najlepsza gra, w jaką grał. Prawda. A dzisiaj to wyszło, Kubor, czy to? Dzisiaj wyszedł ten zwiastun tych dodatków. Ale nie, to było Out Now napisane. Tak? Out Now? Okej. Okay. No. Więc masz... duży paczek wleciał. Nowi przeciwnicy, nowe artefakty. Hard mode. Fear pisze, że masz zabijać zombie w tym kręgu, tylko ale ja już skończyłem to, już właśnie zabiłem ich. Aha, fontannę już jest... Dan. Nie, sorry, bo liczyłem, czy twój obrazek z ściubciaką ma więcej głosów niż mój z Mam Konanem. Nadzieję, że nie. Z drugiej strony, nie wiem, trochę tak. Ciekawe memy wyszły, bo oprócz bakłażana, tego eggplanta, no. Oczywiście ktoś 5 osób na rosyjską flagę głosowało, czego nie rozumiem. Okay. Czemu? Why? Ale znaczek OK jest zaraz obok znaczka palca, to też jest bardzo wymowne, palca wskazującego, więc... Okej. Okay. No nieźle to wygląda, nie będę kłamał. Także jeżeli kogoś jeszcze nie ma, to zapraszamy na nasz serwer Discordowy. Jest śmiesznie. Czasami. Zazwyczaj rozmawiamy o sztuce. Tak, o sztuce głównie. Jesteśmy jeszcze chyba przed głosowaniem w kwestii filmu, który będziemy oglądać w lutym. 21 luty. Będzie film, ale nie było jeszcze głosowania. Tak, nie, także... mam Gaming Night w pracy, nie mogę oglądać. Gaming Night? Będę grać. Przez J czy przez Y? Cześć, Raven. Gay Gaming Night. Krzyczę, ale go nie widzę. Tu jest. Kiedy tłusty czwartek? Właśnie, kiedy tłusty czwartek? W czwartek. Czwartek. Ha! Ten czwartek? No nie, przyszły. Czwartek. Kurwa, dzisiaj jest czwartek. No. No, 20. Trochę mniej tłusty niż normalnie. Szczęście. Czyli za... Dziękuję, czyli za 2 tygodnie. Ryja nie urwał. Tak. A ty, Kubar, na tłusty czwartek kupujesz donaty czy pączki? Donaty. Poproszę, 2 donaty. Donaty. A Polacy nie mówią donaty w tam Stanach? Może i mówią, ale ja się nie trzymam tych ludzi. Pączki czy donuty? Nie, pojadę po pączki pewnie. Macie pączki, takie pączki? Wyobraź sobie, że tak.
Ale pewno nie są takie dobre, pewno dziadowskie macie pączki. Nie są tak dobre, to prawda. No. Wiesz, wszystko w Chicago jest robione na pamięci z dzieciństwa, więc... Fejwarki. Forwarki, co? Fejwarki. Forwarki and pączki. Paczki. Nie, paczki. Paczki. Aha, widzicie? Paczki, już. Forwarki. Tak, paczki and folwarki, kurwa. W połowie zdania koleś zaczął po polsku mówić. Paczkis and folwarkis. Can I have some ocet, please? Hagar spada, trzymaj się. Na razie, Hagar. Can I have some ocet? Bo przyszedł kiedyś koleś do restauracji i zaczął, jest mnóstwo takich, to jest przykład, tylko pierwszy z tysiąca właśnie, przyszedł i po angielsku, że będzie, wiesz, polska restauracja, kelnerzy, ale którzy... Ale to powiedziałeś, panie, nie, ale ja kelnerzy wiem, po polsku. Polak, no. No tak, więc kelnerki już wiesz, już śmieją się, słychać po nim, widać po nim, że jest polski, ale koleś twardo po angielsku i doszedł właśnie do zdania, gdzie chciał poprosić o ocet, tylko no nie wiedział, jak jest ocet, no, i postanowił balls deep. Był już balls deep w zbyciu Amerykaninem. And ocet, you know. Can I have some ocet, please? Do... Ale rewilnąłeś się wtedy? Czy... Znaczy, ja nie byłem kelnerem, opowiadali mi o tym, ale... Jak jest ocet, bedleg i kopyta? Vinegar. Będziesz kelnerka zaśmiał i powiedzieć, kurwa, przestań mnie wytrzymać. Przecież jak tylko chłopie, jak wszedłeś przez drzwi, to wiedzieliśmy, że jesteś z Polski. No, kogo ty możesz oszukać? Matrachol jest rozczarowany, bo myślał, że ocet to jest international nazwa. No właśnie nie. Ej, ale mogło iść w to dalej i udawać, że dobrze powiedział. Jest of course. Mógł jeszcze powiedzieć ocet. Please. Albo oket. Can I have some oket? You mean oket? Dobra, straciliśmy questa właśnie. Kurwa, oh, one oket, please. Can I have some oket, please? Have some oket. Is it free? Yes, but of course. Oket is always free. Yes, but of course. Ocet to strange apple juice. Tak. Proszę trochę tego strange apple juice. Painful apple juice. Painful apple juice. Oh my muszę iść po szklankę wody, bo nie mam rady. Oh my god. Zaraz jestem. Nie odchodźcie nigdy. Ja nie dam rady. 9:10 dopiero. A ja już popłakałem się dwa razy. Glass of oak. Glass of oak. A ty kurwa zgłupiałbyś, nie? No. Trochę by mi zajęło, gdyby... Chciałbym to zobaczyć. Po godzinie rozkminiania. Glass of oaket. Że chodziło o... Że oaket to... Ocet winny, ocet guilty. Oaket, oaket guilty. Oaket guilty oaket. Guilty oaket. Gdzieś Kups, jest. Ale tak szczerze, w skali... No. W skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś spocony? Jestem, tak... 6-7. Słuchawki ci zjeżdżają. Nie, to od śmiechu. Ale jestem bardziej niż myślałem, że będę, to prawda. Bluza idzie do pralki, o. Zaraz. Ja już się zorientowałem, no, najlepiej to bym streamował bez niczego. Jak reflektor świeci, to u... Guilty, okej, na per żydowsku.
Guilty Onket after żydowsko. No. Ten angielski to ten język. To jest łatwy język, to samo wchodzi. A to się człowiek osłuchuje, jak gra w gry i ogląda serialne. To cię nie trzeba uczyć. Ja się z ulicy Zamkowej wszystkiego nauczyłem. Guilty Oaket. After się ocet winny. Oh lord. Swoją drogą lata temu pojechałem do szkoły, do Wielkiej Brytanii, nauczyciel angielskiego w knajpie. Can I have cup of glass, please? Pancerny pisze. Sorry, superior pyta, dlaczego w sklepie nie mamy... Majtki nie ograniczają koszulki. Nie mamy całej masy koszulek z różnymi tekstami. Powinniście mieć majtki, które mają napis majtki nie ograniczają. O! O, i to jest dobry pomysł. Nie, bo tekstów jest masa, tylko potem w koszulek też możemy napierdolić 150 różnych tego nie wzorów. Kupi. Tylko nikt tego nie kupuje no. I te wzory, które mają faktycznie szansę, żeby się sprzedać, potem by ginęły w natłoku. Wolę 10 w roku sprzedanych z logo Formogatki niż 50 wzorów, z których się jeden sprzeda raz. Śledź śmietanie, following cream. Following cream. Following cream. With some oaket, with some guilty oaket on the side. After Jewish. After Jewish. After żydowsku. After żydowsku. After żydowsku. Raven pisze, że ma koszulkę formogatki, już nawet jest za mała. Mam nadzieję, że dlatego, że urosłeś w barach, a nie na brzuchu. Może się skurczyła w praniu po prostu, a nie, że on przytył. Koszulki formogatki powinny mieć dziury na brzuch. Tak. To jest smart, bo koszulka nie może być za mała, nie może zrobić się za mała. Gdy nie masz, no, no. Nie masz jej na brzuchu. Ja się na mała, za mała na sutkę. Koszulki formogatki powinny być w kroju ciążowym, no. Jak się ma bary na brzuchu, pan Persoty? No mówię, można albo urosnąć w barach, albo na brzuchu. Nie wiem, można mieć bary na brzuchu. Bo barabach. Pan Sordy pisze, że odrósł, ale w domu, a nie w żadnych barach, więc to też jest... Wow. To jest suche, ale... Mazel tov. Chłopiec czy dziewczynka? Moja woda i gdzie jest mój werters? Ja bym chciał koszulkę z Gdynia Moje Miasto. To jest bardzo proste. W Gdyni jest sklepik oficjalny Urzędu Miasta. Można sobie kupić. To ma być forma gadkowa. No ja nie mogę robić koszulek Gdynia Moje Miasto, bo prezydent Szczurek do mnie zapyta i powie, gdzie jest mój hajs. No. Zmień jedną literę. Aha, dobra. Gynia albo coś. Nie, jak można... Dgynia. 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 Moje miasto. Dgynia moje miasto. Miasto przez zera, to nie o to chodzi. Miasto nie jest nazwą zastrzeżoną. Oh no, ten gość ma słowo miasto na koszulce. Co myślisz, że ja mogę założyć firmę, która się nazywa Gdynia? Tak, możesz założyć firmę, która się nazywa Gdynia. A miasto, które się nazywa Gdynia? No tak, bo załóż tak, masz też miasto, które się nazywa Gdynia. Tak, Republika Gdyni. Republika Gdyni w Poznaniu. Musi być się nazywać Republika Gdyni w Poznaniu. Republika Gdyni. Tak. Kowa pisze, że pisze mi Gdynia moje miasto, ale miasto przez zero na końcu. No mówię o tym, no. To bez sensu. New Gdynia, New Better Gdynia. Gdynia. To są wszystko bardzo dobre pomysły. Imperium tartackie. New Gdynia, My City, tak. Tylko kto na to kasę wyłoży? No to co? A F już powie, żeby Gdynia przez zero napisać. To jest sprytne. Gdynia przez zero? Tak. Czy przez małe 6? Tak, no, Gdańskie. Gdynia przez małe 6, jak napiszesz, to możesz... O! A może robisz 6 zamiast G, no. Wow.
No działa, Gdynia, no, przez 6. Albo Łenia, Łen. Gdy, Łen, Łen. Oh, Jesus Wenia. Christ. Podoba mi się. Free miasto. Ty, ale taką koszulkę mogę sobie zrobić. 6DYN14. To jest dobry pomysł. Lit, kurwa, pieprzon. No. Ten pomysł mi się podoba. Taką sobie zrobię. Zrób sobie guilty. Guilty oaket. Guilty after żydowsku. After żydowsku. I thank you from the mountain. Naokoło zegara. I naokoło zegara. Pracowałem nad tą koszulką naokoło zegara. Podziękowali mi from the mountain. Tak, bo tak, to dokładnie, to wygląda jak tablice rejestracyjne. O. Nie, Hagal, to nie jest moje hasło do różnych serwisów. Ale do nowych może. Gdynia moje hasło pisane przez 6. Gdynia moje 1, hasło. 4. Co to za wariat starczą? O, ty grasz jeszcze w tą grę, fajnie. Tak, próbuję, ale to już absolutnie nie ma sensu w tym momencie. Jestem popłakany, spocony. Following Cream, mrówek, tak, już było. Gdzie mam iść? O nie, tu elefant, tu salty, to jest już... Kurwa, muszę iść po się napić. Nie, co, ja? nie łapię tego, o co chodzi, tu elefant, tu salty. Zasłuchaj zasłony. I speak liquid. Co? Tu elfa to jest... Zasłony? Zasłony. Zasłoń zasłony. Co? I speak liquid. Zasłoń. To jest behind elephant. Zasłony. Nie, jeżeli w wolnym tłumaczeniu. Ty nie znasz polskiego, angielskiego. Ty znasz polski, amerykański, angielski. Okej. Polski, angielski. Jest Canon Slow Market. Nie znam tego. Tak działa wolny rynek? O oh, wow. O oh, wow. Okej. Okay. No. I to jest wiedza. To jest. Czujesz się głupszy, spocony i głupszy po godzinie 20 tego streama. Ale czy. Ale trzeba by to jest wyzwanie. Tak jak niektórzy potrafią mówić po piracku na przykład. Jakby ktoś potrafił mówić tylko w ten sposób w języku angielskim. In the ass of hedgehog. W dupę jeża, no. Barrel from under people. Nie wiem, co to... Nie kumam. Nie wiem, beka spod ludzi, ale czemu? Beka spod ludzi, okej. Okay. Szczupak, ja też, a muszę grać. Czy po tym odcinku mogę wpisać B2, tak? B2. Pisz B2 po polsku słowie, to się będzie zgadzać. Ja to biorę L4. I najsłynniejszy z Tuskiem mem, tuskowkowy lud, strawberry blowjob. A to ktoś tak naprawdę napisał, slash powiedział? Tak było? Tłumaczenie to jest ciężka rzecz. Ale bagiety są here after lion. English A0. Serek. Ja dalej nie wiem, jak jest siłą do betoniarki. Musisz przełącznik mieć, no mówiliśmy ci. Ale tego, z siły na cincha. Siły na euro, a cincha w euro wtedy dajesz? Właśnie, siły na cincha euro i wtedy ci działa wszystko elegancko.
this may be the last transmission before the tower falls. If you can do this, this will be the end of the damned hell towers. Chory love people jest quick from walking. Co to jest? Spieszmy się kochać ludzi tak szybko. Jak? Co? Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. Oh my god. Chory love people jest quick from... Czemu from walking? O, odchodzą, no. No tak. No. O, wow. Jest quick to nie. Najbardziej mnie rozumie, jest quick. O nie. O nie. Dużo się nauczyłem dzisiaj. Szczerze, myślę, że godzinę temu wiedziałem trochę więcej. Co? Co tu wybuch? To by było piękne, czy jak się podłączało, co? To było piękne, czy jak się podłączało Xboxa przez Cincha? No 360 miała... Nie, miała kabla... Miała Cincha i komponent. No, właśnie. Ktoś tu jeszcze rzuca granaty we mnie. Kto? I jeszcze gdzieś snajper jest. Ty mi go pokaż. Właśnie szukam snajpera. Stamtąd lecą granaty, tam jest snajper. Jeszcze jeden, tam jest. Ja nie wiem, po co ja gram to dalej. Coś z tym się zakończył. Kilka minut temu. Nadal trwa wszystko, to nadal trwa. Ja nie wiem, czy już nie był Rayboy. Ja też nie byłem przygotowany na 2 godziny w tym tempie. Za szybko zleciały te 2 godziny, jeszcze 40 tak. minut zostało. Szanowny Wieśnicki pisze to teraz dla fabuły. Jeszcze raz. Zacznij od początku, ja chcę wiedzieć story. Przegapiliście, tak? Spory. Tak. A ja powiem wam, że kupiłem sobie po nowym roku krótko, a może jeszcze przed, nie pamiętam. A nie, no, czas to względne pojęcie. Tak. Kupiłem sobie ten filtr do wody, ten brity taki, mydrował jak mam twardą wodę. Zanieczyszczono w domu i powiem wam, że herbatka jest teraz tak czysta, musiałem czajnik myć raz w tygodniu, bo był taki syf. Teraz jest przezroczysty, normalnie się widzę w tej wodzie, jak patrzę do czajnika. Dobra jest? Jak to woda, ale przynajmniej mam świadomość tego całego syfu. Nie musisz myć teraz czajnika po prostu, to jest ten plus. Żebyś wiedział, od tego czasu nie myłem czajnika, nie ma takiej potrzeby, jest czyściutki. Pawikun, lecz to jest fragment sponsorowany. Nie. Czajnik myje octem. Ej, Szczupak, to jest akurat prawda. Jak chciałem odkamienić, to wlewałem trochę dirty, nie, painful, strange, painful apple water. Tak. Strange, painful apple water. Painful apple water. I herbata inaczej smakuje, to jest inny poziom życia. Czy myję czajnik herbatą? Tak, ja się nie pierdolę. Do czajnika wsadzam 2 torebki i od razu gotuję wodę w czajniku z herbatą. Tak jest szybciej. Samo jak jedzenie zupy przez worek. To jest po prostu oszczędność. Smak. Zupy przez worek. No, jak masz głęboki talerz, robisz sobie chińską zupkę, to no tak. Zakładasz worek, tę siatkę z Biedronki, tak, i wlewasz na tą siatkę z Biedronki. No. Tak jest po prostu szybciej. Worek na głowę? Nie, worek na talerz. Tak jest szybciej. Nie musisz brudzić, nie brudzisz sobie wnętrza ust, jeżeli... Nie musisz się kąpać wieczorem. Bo... Albo cyk, zupę do siatki po prostu, jak już piszę. Tak też można. Jeszcze dziurę robisz na dole. Tak. I sobie nawet mordę. I susasz wtedy przez tą dziurę całą zupę. Parówki też do czajnika? No parówki można podgrzać w czajniku, to jest prawda. Potem ta herbata dziwnie smakuje, ale... Taki rosół jest trochę. Oczka ci pływają w herbacie potem. No.
No jak dobrze natniesz paróweczki, to dużo tłuszczu wyjdzie z nich w przygotowaniu. Nie ubrudzisz się, jeśli nie będziesz jadł quality, pisze. No tak. Podobno jak wsadzisz ziemniaki do zamkniętego słoika i potem do zmywarki, to się ugotują. Misza pisze. Mam coś podejrzenie, że nie powinno się z zamkniętych rzeczy wkładać. Nie powinno się ziemniaków zamykać. Nie, ale to nawet nie o to chodzi. Zamykasz powietrze w temperaturze pokojowej i potem wkładasz do ciepłego, to się podgrzewa, powietrze się rozpręża i co, nie rozwali się tego słoika? W sensie powietrze jest ciepłe, to im więcej miejsca zajmuje. Boom. Wybuch na całą, na pół mieszkania. Nie wiem, ale z drugiej strony jak się weki robi, to też zamykasz w słoiku, ale zamykasz ciepłe w słoiku, ale jeszcze raz wsadzasz do wrzątku. A. Nie wiem. Kumpel do dziś podgrzewa zupę od mamy w zmywarce, po prostu masz szczelny słoik i to działa. Tylko potem wyciągasz tą zupę i ten słoik ci pachnie, wiesz, chemią i jesz z tego. Podobno jak wsadzisz granat do zmywarki, to eksploduje, tak. Jajka do słoika zmywarki, a? Co? Sepluf jajka do słoika wsadza i do zmywarki na twardo ma. Ale co, tak nie domykasz jej? O, nie. Kurzecze jajka. Hubar, no. Ty poznałeś. Jaki się czerwony zrobił, zobacz. Tam, on zaraz zemdleje. Czekajcie, dopływ. Nie, czy to od tej bluzy, czy od tego żartu. Jajka do octu, tak, jajka do... Właśnie, ja chciałem kiedyś zrobić jajka w occie, ale mi nie wyszły. 2 tygodnie stały w lodówce i to za niczym nie smakowało, więc to spuściłem to w kiblu czym prędzej. Ale w Starach robią jajka w occie, nie? Takie marynowane. Testicles in guilty okay? Jajka marynowane, tak. Nie? To są czy jajka... Pickled eggs, nie? Są takie... W wielkich błoikach, co wyglądają no. Jak do... Ja właśnie chciałem spróbować, jak to smakuje. Balls in Oaket, tak? Co? Balls in Oaket. Balls in Oaket. To jest tak złe. Balls in Guilty. Ale beki zalewasz praktycznie po zakrętkę, później ta resztka powietrza ucieka przez szczelinę i jak później opada temperatura, to się robi pociśnienie w słoiku i się te szczeliny, przez którą trzecią ucieką powietrze, zacieśniają. Kikoshima pisze, to ma sens. Tak, wybuchając ci w twarz. Tak, wiele babci i matek straciliśmy przy robieniu weków. Ręce. Świat jest pełen niewidomych i bezręcznych babci i matek, które robiły weki. Co się stało twojej mamie? Weki. Wekowała. Co roku weki zbierają krwawe żniwo. Phil pisze, że ma ten filtr od Duffy i też daje radę. No, cieszę się. Cieszę się, że ty, ja, no, wykwintni ludzie możemy pić filtrowaną wodę. Babcia hands free. A on to na razie mówi z daleka, czy to już się z nim kłóczesz? Nie, z daleka. Aha, czyli po prostu wiesz, poznajesz swojego. No. Znowu Hitler? He's alive. Jesus, Veki to pasteryzacja. No ja wiem, że to jest proces pasteryzacji. Pan paster wynalazł. Paster? Się śmiejesz, tak się nazywał. Pasteur. Pasteur. Pan Pasteur. Pasteryzacja. Technika. Technika. Wszystkie techniki. Balls in Oaket. Biegły technik. Ale was tutaj jest. O, świetnie. O, hello. Pan Persy do ciebie pisze teraz. Co pisze? Nie wskazał. Ja sobie lubię opierdolić people from the east, kaleka ze wschodu. Tatar z jednym jajem. Ja pierdolę. Mój mózg się gotuje od tego podwójnego przewalutowania językowego. To jest z angielskiego na polski i z powrotem na angielski. To jest taki poziom abstrakcji, że za bardzo muszę skupiać. Mm.
Ludwik Pasteur to był. No tak, a to Ludwiczek. Tak, Ludwiczek. No. Przywałem tego. No. Oh boy. Krople walerianowe od waleriana, klatka schodowa od schodowa. Tu mam wątpliwości. Pasta Rhymes, tu też ktoś mnie nabiera, może nie. Tu też ktoś mnie nabiera. Że... Tak, Makaron wymyślił ser Pasta Rhymes. XVI-wieczny kucharz Bart Amator Pasta Rhymes wymyślił makaron. Ma sens. Tak. Pasta Rhymes. Znam go. Nie, to była moja ksywa. Kiedyś napis, jakiś album miał wydać hip-hopowy. Pasta Rhymes to jest dobra ksywa. Dziw, że żaden polski raper takiej nie ma. Jest to całkiem nie pierdolisz. Snajperka, Thompson, miotacz ognia. Wszystko. Co dają, to używam. Waits, wa, on, couple, na parze, rozumiem. Ale co? A, warzywa, okej, okay, Waits, warzywa, on, couple, warzywa na parze, ja pierdolę. Co? Co to jest? Waits, wa. A, o, oh, wow, to jest chyba Waits. Już za dużo. Warzywa, jak już są dodawane litery polskie do... To już jest, wiesz, to już jest poziom master, to już jest poziom English, master, czy no. B2, czy coś tam, wiesz. To jak chcesz być nauczycielem, to musisz znać takie. Nie masz jakiegoś Panzerfausta? Jest, albo czołg, ale już, nie masz czołg, jest czołg? Czołgi są, ale nie możemy nimi jeździć. Electric grenade. No, jest okej. Okay. Parawodna, couple water, okej. Okay. Przyjmuję, zaliczam. Tak, to jest... Byłoby zdane. Pa. Jakie masz jeszcze gry? Tylko to. Masz Minecrafta? Mam. A masz Minecrafta. A masz Fortnite'a? Nie mam. Nie masz. A masz Fortnite. Jedi nowe? Co mam? Jedaninów nowych? Jedaninów nowych. Nowych Jedaninów już nie mam. Przydałeś na Elixie. Wysyłka ze Stanów. Stare gry finansują nowe gry, wiadomo. Circle of Life. Za długo tam przebywa, teraz będzie sprzedawał swoje gry. No. Nie mam na dysku, nie, że nie sprzedałem. Mhm. Kupuję nową konsolę. Ściąga jedną grę i sprzedaje jedną znowu grę z konsolą. Chłopaki, czy robię to dobrze? Penis is walking around me, zmień grę. Chuj mnie to obchodzi. A ten Sekiro, Evil Within, Resident 2, to rozumiem był fake, tak? Co ma być? Ma być w Game Passie, szkoda. Szukanie. Zamiast tego będą inne fantastyczne gry. No właśnie nie za bardzo, bo ja nie pamiętam co będzie, ale... Final Fantasy byłem... 15? Nie grałem w poprzednie 14 serii, przecież gier głównej nie, serii i 10... No właśnie. Nie musisz grać, wystarczy, dobra. Że grasz 7, 13... 13.2 13.2, tak. I dream, co wtedy? Drop Dream Distance. Wtedy wiemy wszystko. A nie, wtedy wiesz wszystko, tak? Co jest w 15.
No nie, a co jeszcze oprócz Final Fantasy? Coś tam było, ale już nie pamiętam co. Jak Quality nie musisz grać poprzednio, oni tego nie sprawdzają. I tak tego nie sprawdza. Nikt tego nie sprawdza. Tak. Takiego mema gdzieś widziałem właśnie, że też wiesz, ten kebab studencki 14 zł zamiast 15 i ktoś pisze mema. Zjedli to zdjęcie i zamówiłem za 14, nawet nie sprawdzają. Wolfenstein Youngblood, no nie, to nie polecam. A faktycznie, ty quest, to. Ty Quest grałeś z tego zaproszenia dla kumpla, nie? Dlaczego właśnie? Tak, to weź to. Odpalę, żeby zobaczyć, czy padnie coś, ale nie wydaje mi się. Może chociaż ostatnią misję warto zagrać, to uznasz, że musiałeś wszystkie poprzednie 50 też skończyć. Może. Będę cię wołał, weź to ściągnąć. To tak jak z płatkami śniadaniowymi, które można zjeść na kolację, też tego nie sprawdzają. Na ten moment aż się nie zapuka policja. Łeło, policja śniadaniowa. Pikasz pisze, nichuja przy was nie złożę tego Slave One. Ja tu płaczę, a mi nalepki instrukcja każe naklejać, jak ledwo widzę. No, ja bym też nie robiłbym żadnych zastrzyków, żadnego szycia, ostrych narzędzi, wycinania. A po jakiemu jest instrukcja? Bo jak po angielsku to powinno pójść. Tak, to powinieneś być odrobinę lepiej przygotowany. Powinno pójść one two, no. One two. Niewolnik. Niewolnik jeden. Niewolnik jeden. Mam żyćko, mam. Jakie masz skille tam? Odzyskiwanie życia i... Nalot. Nalot też jest, ale no, odzyskiwanie życia, że mogę przebić pancerz. Czyli jeden pocisk przechodzi przez pancerz. Kumun pisze, chciałem tylko zauważyć, że nie było ani jednego witam przez cały stream, ale dlatego, że nikt nie ogląda, dlatego, że faktycznie nie umarłem. Pewnie, że nikt nie ogląda, nie umarłem jeszcze. Jak widzisz paprykę szczeciński w Poznaniu, to umierasz, nie rozumiem. Aha, okej, okay, dobra, trzeba w Szczecinie, okej, dobra. Ja nie rozumiem, ale nie chcę. Jak masz szczeciński, to trzeba go w Szczecinie jeść. Jak go zjesz gdzie indziej, to umierasz, no. No proste, no. Głupie. No są niektóre rzeczy, po które warto przyjechać do Szczecina. Niewiele, ale papryka jest jedną z nich. Propos niewolnika jeden, to przypomniał mi się tysiącletni sokół ze starych tłumaczeń książek. Nie wierzę, tłumaczyli, tak? Tysiącletni sokół. Ale a propos, bo na przykład a propos tłumaczeń, znacie bajkę Jaś i Małgosia, prawda? No. W Stanach ona funkcjonuje jako Hansel and Gretel, nie? Tak. Aha. Hansel to jest Jaś, Gretel to jest Małgosia, tak? Mhm. Czemu kurwa ten film, który teraz wchodzi do kin, nazywa się Małgosia i Jaś? Bo... Gretel and Hans. Fuck you, that's why. No bo nie kumam tego. Może ma większą rolę Jaś, niż Jaś. W Polsce jest Jaś i Małgosia. Wszystko, co słyszałeś w tej bajce, to jest kłamstwo. W oryginale też jest Hansel and Gretel. Jeszcze wiesz, gdyby... Czekaj, może nie wiem, może Amerykanie faktycznie to nazwali Gretel and Hansel, no. Faktycznie, Gretel and Hansel. No widzisz? Kultura, ale dziwne. Kultura śmierci gender. Dziwne to jest. To jest tak samo jak ta dyskusja, którą mieliśmy a propos miecza świetlnego, który w tej grze był świetlnym mieczem. To jest bez sensu. Sensu. Lolek i Bolek. Lolek i Bolek, no. Cash i Tango. I Tola. Cash i Tango, nie. O nie, to by było okropne. Cash i Tango. Każdym razem ktoś mówi tytuł tego filmu, mam ochotę go obejrzeć. Clyde i Bonnie. No. Tak można coś to...
Gorumofatka. Gorumofat. Tango i Goliami. Wiedźmin, wino i krew. To jest najgorszy. Balboaroki. Uściekli i szybcy. Gadka forum przyjmuje. Dziewmin. Boki, boki Ralbo. Rambo John. Polsko-Złoć, nowy serial. Z blizną człowiek. Broń zabójcza. Kotek. Broń zabójcza to jest. Broń zabójcza mi się podoba. Mysz. Broń, ale uważaj. Zabójcza. A Dancing Dirty? Pipi na boko. Form steak. Form czy steak? Pułapka szklana. Seks wirujący. Stranding death. No. No, od razu widać, że to bez sensu, no. Ja nie będę wrzucał tego streama chyba na YouTube w ogóle, bo pierścień to jest... Pierścień władca. Pierścień władca. Duty of call. To jest pierścień władca, czy pierścień i władca? Gryja twarz. Pary hotel. W ducha umierz. W ducha umierz. Świra dzień. Wojna gwiazd. Hupporn. War Star? No. Od razu gorzej. Duchów pogromcy. Tak, duchów pogromcy. Poważniej brzmią. Wszystko brzmi jak... Uwolnić. Jak... Orkę uwolnić. Prawie jak Release the Kraken. Te wszystkie tytuły brzmią jak rozkazy. Swoi sami. Z wilkami tańczący. Wszystko... Mecz kosmiczny? Sądu dzień. Wally, gdzie jest? Wally, gdzie jest? Brzmi tak roszczeniowo. Wally, gdzie jest? Gdzie to rozwinięty kuzyn? W pływaczkach, kurwa. Hobbit z powrotem i tam. Wally, gdzie jest? Gilberta graj, pa co gryzie? Uwolnić ork. Ork, uwolnić Wally, gdzie jest? Gilberta graj, pa co gryzie, to jest kurwa. Gilberta graj, pa co gryzie? No. No dobre. Dobre. Baton Benjamin cię... Benjamina Batona, ciekawy przypadek. Przypadek ciekawy. Wally, gdzie jest? To jest to. Uwolnić. Orkę uwolnić. Gdzie jest Wally? Na Shawshank z Kazani. Brothers Blues. No śmieszne. No śmieszne było. Pośmiałem się. Podaje mi się tak, co brzmiem tak roszczeniowo. Wally, gdzie tak. Jest, to jest właśnie to. Dread sędzia. Wall Street Wilk. Wall Street Wilk. Gardło głębokie. Krzestny ojciec.
fajne, fajne. I no i orkę uwolnić, to mi to... Nice try, nice try. To dobre. Prawie tak dobra, jak ta gra. To w nią Kuba zamknij gra. Się, bo ja... On w nią nadal gra. Ja w nią gram, ale jestem gdzie indziej w ogóle. Co i no, no, nawet nie zauważyliśmy, jak zmienił grę. Kurwa, jakby on zagrał w Overwatcha w tym czasie, to byśmy nie zauważyli nawet. Gra roku. Tak, wygląda jak gra roku. Gump Forest. Ładny. Te polskie tytuły brzmią dużo lepiej obrócone niż amerykańskie. O. Wally, gdzie jest? Orkę uwolnić. To jest swoją drogą, to jest gdzie jest Nemo, nie? Ale Wally tak. Też jest fajnie. Wally, gdzie jest? Quest poszedł szukać. Ta gra to cichy hit, Mrówek pisze. Tak jest. Boże, dwa razy. Ile razy się płakałem na tym? Trzy. Mogę ci dokładnie jest. Powiedzieć. Limit płakania jest wykorzystany na ten kwartą. No Quest nie, jest online do maja, już. Quest już jest w ogóle na konsoli, on już poszedł. On już jest w Apexie. Ale ja was słucham. Tak. Kulka pisze, to kiedy ta inna gra wychodzi? Jeszcze kilka minut, spokojnie. Nie ma już, dzisiaj już nic... A jaka dzisiaj inna gra? Nie ma innej gry, jest koniec. Zawsze tak mówisz. Spocony, spłakany. Tak, pana formogarkę została wymyślona przez pana foruma. Tak, w XVIII wieku. Tak gadał dużo. Tak. Reconnect detonation cable. Czemu ja tego nie robię? Mila 8. O, oglądałem ostatnio z 8 mili. Te wszystkie rapowe pojedynki. Nigdy nie widziałem tego filmu. O, uwielbiam. Widzieliście z polskim dubbingiem? Nie. Boże, nie. Ale takim 100%, że każda postać ma swój głos, taki... No. Są polskie teksty tych wszystkich rapów nagranych? Młody Sztur. Chciałem zobaczyć, czy to był Młody Sztur. Stary Sztur. Czy Stary Sztur jeszcze żyje? Żyje. Ty, to może to będzie film do oglądania na luty. O, to nie jest głupi pomysł. 8 mile można by... Tylko trzeba sprawdzić, czy jest we wszystkich krajach na Netflixie. Niestety, to jest wymóg. Nie, my sobie poradzimy. Aha. Borys Szyc wyminem. A, no to jeszcze gorzej. To jest młody sztur. Ale jest normalnie cała obsada. Jacek Rozenek jest papadokiem. O, wow. A moglibyśmy też starego Top Guna obejrzeć w kontekście zbliżającej się premiery. A to może być za miesiąc. Albo i dwa. Tak sobie zbić. Pionę. Może też trzeba sprawdzić, przy siatkówce, nie? Czy jest na wszystkich Netflixach. Tak zwanego Guntopa, no. Guntop. Ja co pyta, czy te rapsy też są po polsku z tym no właśnie, dubbingiem. O to też pytałem, nie odpowiedzieliście mi, czy rapsy są przetłumaczone na polski. Higoshima pisze, że jest Jezus ma mila na Netflixie. Jezus ma mila sprawdzamy, na Netflixie. Sprawdzamy. Polski. Zatrzymaj grę, żeby nic nie ominęło, a ja sprawdzam. Sure. Ósma mila, najlepsze momenty, Borys Szyc. Ty, ósma mila? Fazer, widziałeś mnie, nie? Poszedłem tylko do kibla. Tul ten blady ryj. Czyli rapsy też. Napisy. Bierz go, Future. Jest polski dźwięk. Jest tak. Jak chuj, no nie wiesz. Nawet w... Wow. Nie, na Netflixie jest z lektorem, nie ma dubbingu. O nie. Tak? Aż tak dobrze? No ja tylko widziałem fragmenty na YouTubie, bo ten ale są dobre.
Czyli coś ci w życiu nie pasowało, to, to ci będzie nie pasować bardziej. To ma sens. Wspomina polski dubbing. Najlepsze momenty Birabita. No. O kurwa, to, to brzmi jak, jakbyś ten, jakby ktoś dla Beki dogrywał ten, ten, ten dubbing. Tak jak, nie wiem, brali kiedyś Misia Koralgola albo Uszatka i dogrywali do niego dubbing. To tak brzmi. O rany. O rany, co? O rany. Brzmi gorzej niż ruskie dubbingi z bazarów quality pisze. No, to mniej więcej tak jest. Bedla Giko, ja dzisiaj już nie mam siły się śmiać. Ja też nie. Mało, dwie godziny zostały do końca dnia, więc dasz radę. Skąd ten granat tu jest? No, podbiegł do ciebie Kolo z obwieszonym. Nie. Oni nie wypuszczają. No to ktoś cię musi spamować granatami. Jezus. Nie mam leczenia już. A, tu jesteście. Mili 8. To nie leży, mają tarczę, to jeszcze granatami spamują? Tak. Kowal pisze, że to w tym dubbingu są te same głosy, które ogląda w bajkach z dziećmi. Dysonans można mieć. Za Bobrzychem 3 billboardy. Tak. Fir pyta, jak my Miekowi wytłumaczymy ten stream. Nie, w ogóle nawet, ja nie wiem, czy ja go będę wrzucał na YouTube, bo to jest... Co? To nie pasuje znowu. Śmiesznie jest. Nie ma Gleba Suka ani nic tego typu. Orkę uwolnić, jakieś tutaj żądania. Orkę uwolnić, Wally gdzie jest? Wally gdzie jest? Wally gdzie jest? Synek, Wally gdzie jest? No aż mi się skończy, mi się pranie wyprało, moja pralka. Nie, to perze się zacięły. To jest najgorsze, faktycznie z tego wszystkiego tartak, co? Ej, bo będę miał koszule pogniecione, no. Nie mogą długo leżeć. Oaket był. Oaket to była dobra rzecz. Oaket, tak. Ale... Oaket był dobry. Czemu to nie ma... To co było? Był Oaket. Coś było przed Oaketem. Oaket płakałem drugi raz. Były polskie nazwy, ale coś było jeszcze wcześniej. A, ten shop, kurwa, rakun. Shop rakun, a jeszcze wcześniej było 404 You Smoke. No, także moim zdaniem to był bardzo udany stream, także... Tak. Jeszcze były ciupciaki i siorbaki przecież, no to... No tak. No tak. O Jezusie, ile was tu jest? Jeszcze Bukonan, Tytus Franek i Konanek, tak. Pasta Rhymes, Strange Apple Juice. Są same dobre rzeczy były na tym streamie. Musimy częściej robić takie podsumowania. Nie. Ty, ale wiesz co? Chyba ci się nie odświeża nowy fan i ostatnia wpłata. Wiem. Ale już to naprawiłem, tylko to musi się... Czasem razem już będzie okej. Okay. Wierzę na słowo. Olmos, witam. Nie wiem, gdyby ktoś wpłacił na przykład teraz, byśmy się przekonali, czy naprawiłeś, a tak, nie będziemy wiedzieć. Przez cały tydzień. To wiem. Czy możemy sobie pozwolić na taki suspens? No, Mrówek rozumie, już naprawili, tylko potrzebna nowa wpłata, żeby sprawdzić. In the shell go. Miek będzie musiał uzupełnić po tym streamie słowniczek i memy na stronie. No tylko to ciężko się uzupełnia, jak się nie było konteksty. Bedla Giko, smooth, tak smooth. No kurczę, bo ja bym to działa. Ale kurczę, no inny sposób to jest, żeby wpłata, ale nie wiem. No. Nie, nieważne, bo to by wpłata by musiała być jeszcze. Ale nie, no. Faktycznie, bo ja nie pomyślałem.
A to, ale teraz patek może, ale kurde. No to będziemy tydzień czekać. To lepiej byłoby położyć się spać, mając pewność, nie? Że wszystko działa. My byśmy wiedzieli, my byście wiedzieli. No. Tony potem, bo całą noc nie spał. Potem będziecie jutro siedzieć w pracy cały piątek, tupać nóżką i się zastanawiać, nie? No, nie dość, że się dowiecie, to jeszcze wszyscy się nie dowiedzą, nie? No, bo on już prawie skończył, o, czapkę, teraz przyłam to na tą drugą grę i... Solo Han i jeden Łotr. Co, jeszcze jedna misja? Nie, bo one widzisz, trwają trochę. To druga gra. A przyszedłeś też jedną? Mam nadzieję, że to działa. Dawaj te wacki. Jakie wacki? Stałeś wacki na płycie. Czerni faceci. Czerni faceci. Patrz, o, odpalił coś na Unity, to musi być dobre. Co? Najlepsze. Co ma być? Classic Snake Adventures? Klasyczne. Klasyczny hups. Klasyczne ekensowe przygody, no. Chcieliście, to macie, teraz cię do zombie wracać. Co to kurwa jest? Wolf Snake? Co to jest? Co to jest? Dobra, Quest, zapraszaj do Apexa, bo to już chyba nic z tego nie będzie. Wąż klasyczny, to jest... No nie. Ej, chociaż są grube achievementy, czy ja? Tak. No, okej. Okay. Zabierz 1000 na streamie? Nie, na streamie nie zrobię, ale... jest niebezpieczny. Czemu od początku w to nie graliście? Ale długi. That's what she said. Teraz są trochę emocje w sumie. Patrz jak prawie przyrżnął. A widzisz jak trikuje? Widzisz jak ten, jak się kiwa? Prawie całego Skyta już złożył. Long Snake, no homo. A, Hideo Kojima game. Co to jest takie pulsujące ten świder? To jest turbo. Nie no, turbo to jest to S, nie? Nie, to jest bonus. Okej. Okay. Wa. No jest witam, nie? Ej, no ale właśnie, bo w tym nie zginąłeś ani razu dzisiaj na streamie to, i teraz ci się udało jeszcze na 21.59. Wężem Snake'iem zrobiłeś witam, no. Wąż Ekans. Wąż Snake Ekans. No nie, wąż Snake dla kolegów Ekans. Nie ma takiego Pokemona. Nie ma, no ja wiem. O, Kubar miał tą biedacką wersję. Ja myślę, żebyś na tej grze bił rekord streama. Tak. No. Ciekawe, kto by padł pierwszy. No na mnie nie licz, ja nie będę oglądał, ale spróbuj no właśnie. Masz już cały skate? Prawie. Tylko N brakuje. Jest N. I wtedy co? Party horn, tak? Party horn. Czemu nie zbierasz ty? Yes! Jakim grasz wariantem taktycznym? Idę wąż typu nie zaskroniec. Głównie w pomarańczy. I nie robię bonusów. Dobra. Koniec. Ja mam dość. 2077 punk cyber. Tak. Ja mam dość. Nie wiem jak wy. Kraft pisze dalej, dobrze ludzie wpłacajcie, bo i oszaleć można, no. No. Trochę smutek. Lepiej iść w grubość niż w cienkość. To jest jakby, to jest moje motto, to on na wizytówkach ma. Z przodu mam Marcin Young, a z tyłu mam lepiej iść w grubość niż w cienkość. To jest motto, jak będą mnie chować, to będzie nad tym, nad grobowcem rodzinnym. Bye bye, dziękuję za łzy. My też dziękujemy. Dzięki czat. Dzięki Tartak. Dzięki Quest. Dzięki Kups. Pa.